nareszcie mamy debatę na temat ochrony życia, no bardzo potrzebną, dlatego że państwo nie może normalnie funkcjonować w warunkach takiej hybrydy prawnej, kiedy prawo do życia najsłabszych traktuje się bardziej. Ja mówię w tej chwili o orzecznictwie sądów, o działaniach wymiaru sprawiedliwości, nawet o zachowaniach niestety części służby zdrowia. Kiedy bardziej się traktuje prawo ochronie życia jak deklarację światopoglądową wpisaną do prawa, niż jako normalne prawo, przysługujące każdemu dziecku od poczęcia, i to prawo trzeba uporządkować. To nie jest tylko opinia ani środowisk broniących życia, które wystąpiły społecznie z inicjatywą Stop Aborcji, ani prawicy politycznej. Przypomnę, że najważniejsze sformułowanie w naszej historii tych ostatnich 20 paru lat w obronie życia to było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku sformułowane przez profesora Andrzeja Zolla, które mówiło bardzo jasno, że ochrona życia najsłabszych od poczęcia to jest warunek funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. I demokratyczne państwo prawa nie może różnicować wartości życia ludzkiego w żadnym momencie, począwszy od poczęcia. To orzeczenie sformułował profesor Andrzej Zoll, który, przypomnę, dzisiaj jest krytykiem rządów prawicowych, podobnie jak to w poprzednim rządzie. Komisja kodyfikacyjna występowała o uporządkowanie prawa chroniącego życia tak, żeby ono było naprawdę traktowane poważnie. To nie jest postulat jednego środowiska, jednej partii, nawet części społeczeństwa. To jest uświadamiany sobie przez miliony Polaków nakaz sumienia, który powinien kształtować nasze życie. No i jest trzeci bardzo ważny projekt. Projekt, który dzisiaj przedstawia Prawica Rzeczypospolitej. Projekt chroniący dzieci poczęte pozaustrojowo, które są właściwie takimi najbardziej wykluczonymi dziećmi, dlatego że w związku z tym, że no, nie zostały poczęte w łonie matki, a pozaustrojowo, no w ogóle są traktowane jako osoby pozbawione ochrony w pierwszej fazie życia. My przypominamy, że to jest nie tylko całkowicie niezgodne ze sprawiedliwością, ale całkowicie niezgodne z polskim dorobkiem prawnym dotyczącym ochrony życia poczętego. No to, że naród, który nie szanuje życia następnych pokoleń, jest narodem bez przyszłości, to jest rzecz oczywista.